Witaj Pawle. Posłuchaj, dzisiaj wchodząc na waszą halę sportową, poczułem się trochę jak w sklepie rowerowym. Skąd taka okazja? No, to jest okazja, którą organizuje gmina z racji, że dużo osób w szkole nie posiada rowerów oraz także idzie lato, także dużo osób będzie przyjeżdżało rowerami do szkoły. Jest to moim zdaniem bardzo dobry pomysł. Czyli tak, podsumujmy, każdy z was, czyli z uczniów w klas 4-8 otrzyma rower, tak? Tak, dokładnie. Jak to będzie wyglądało? Ilu tych uczniów jest? Liczyłeś? Jakie są to rowery? Jak to oceniasz? Nie liczyłem, aczkolwiek rowery są to bardzo dobrej jakości. Jak wyglądały pierwsze reakcje uczniów, kiedy dowiedzieliście się, że otrzymacie rowery? Jakie były oceny? Jak myślisz? Bardzo byli ucieszeni z uwagi na to właśnie, że duża część nie posiadała rowerów. Bardzo mały odsetek przyjeżdżał rowerami do szkoły, a jak przyjeżdżali, to często były to rowery rodziców. Czy po gminie Zalesie da się jeździć rowerem i czy warto jeździć rowerem? Są ścieżki rowerowe, fajne szlaki, fajne miejsca, żeby rowerem je odwiedzić? Tak, jak najbardziej. W okolicy też mamy wiatraki, można podjechać, zobaczyć, jakie to jest uczucie stać przy wiatraku. Oraz niedawno, tam z 2 lata temu, wybudowano właśnie ścieżkę rowerową i przez to jest zdecydowanie bardziej bezpiecznie jechać na przykład do szkoły właśnie rowerem. Złożyć serdeczne podziękowania w imieniu wszystkich dzieci z klas 4-8 oraz ich rodziców za ten wyjątkowy dar, jaki są nowe rowery. Państwa decyzja o zakupie tych rowerów jest wyrazem troski o ich dobro, zdrowie i rozwój. Z pewnością przyczyni się to do poprawy ich kondycji fizycznej, a przede wszystkim psychicznej, ale również umożliwi im odkrywanie nowych miejsc i przygód, rozwijanie pasji, integrowanie się z rówieśnikami oraz budowanie zdrowych nawyków. Dziękujemy za zrozumienie potrzeb młodego człowieka. Korzystając z rowerów, będziemy rozwijać sprawność fizyczną, uczyć się właściwych form spędzania czasu wolnego, a także poznamy piękno wielu miejsc. Dziękujemy. Panie wójcie, takie imprezy chyba się nie spodziewali uczniowie w szkole Zalesie, jak i rodzice. Zresztą za moment ruszacie do 2 kolejnych szkół na terenie gminy Zalesie. Co się odbywa, co trwa? No i właśnie, panie wójcie, chyba bardziej wyjątkowego zakończenia kadencji żaden wójt, żaden włodarz gminy nie mógł się spodziewać. Akurat to nie ma związku z zakończeniem kadencji, bo ten pomysł wyposażenia uczniów w rowery pojawił się znacznie wcześniej. Wymagał on czasu do przygotowania, wymagał analiz, bo wydawałoby się, że to jest prosta czynność zakupu rowerów, ale zakup rowerów jest tylko jednym z punktów, bo drugim punktem to jest program budowy ścieżek rowerowych i jeszcze bardzo ważny punkt, kolejny, przeszkolenie uczniów w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, wydania kart rowerowych. Dzisiaj każdy z uczniów ma jedną albo 2 komórki, ma komputer i rzeczywiście uczniowie są przywiązani do tych tabletów i to nie sprzyja zdrowiu, bo aktywność fizyczna w każdym wieku jest potrzebna. A w młodym wieku to już jest poza wszelką dyskusją, bo to gwarantuje rozwój i ta aktywność fizyczna. Mam nadzieję, że przez otrzymanie dobrego roweru bezpłatnie zostanie zwiększona. Jesteśmy w okresie wiosny, ciepło i będą za chwilę wakacje. I to jest dobry czas, żeby wyjść na swoje powietrze, trochę tym rowerem pokręcić dla zdrowia i dla przyjemności. Okazuje się, że chcieć to móc, a mało tego, tak fajnie, żeście ten program spięli, że w sumie bezkosztowo dla samego samorządu gminy może wyjść, tak? Bo tylu mamy sponsorów. Tak, program sportowa gmina stał się programem, myślę, że znanym nie tylko w powiecie, ale pewnie i w całej Polsce. Dzisiaj coraz lepsze wiadomości do nas wpływają, bo kolejni sponsorzy wpłacają środki finansowe na realizację tego programu i to bardzo dobrze, cieszy to nas, cieszy to naszych mieszkańców, a na pewno najbardziej cieszy tych najmłodszych, którzy właśnie w dniu dzisiejszym te rowery od nas odbierają. Podsumujmy, ile tych rowerów gmina Zalesie i jakie szkoły?
Program będzie realizowany we wszystkich naszych szkołach samorządowych, ale także w szkole niesamorządowej prowadzonej przez stowarzyszenie. Są to wszystkie 4 szkoły. Zakupione zostało 216 rowerów, damskie i męskie, bo wiadomo, że dziewczynki i mniejsze, chłopcom troszkę większe rowery, wraz z kaskami ochronnymi i oświetleniem całego roweru. Za jakiś czas, za chwilę przekażemy także wszystkim uczniom jeszcze kamizelki odblaskowe, żeby mogli też bezpiecznie poruszać się po drogach i po ścieżkach. Bardzo fajne, bardzo się cieszę. Szczęśliwa jesteś? Tak. Umiesz jeździć rowerem? Tak. To twój pierwszy rower, czy już drugi? Drugi. Tymi rowerami to będzie gdzie jeździć po gminie Zalesie? No myślę, że tak, także każdy mieszkaniec gminy Zalesie zna dokładnie trasy. Nie mówię tylko o ścieżkach rowerowych, ale również o drogach gminnych oraz nawet drogach powiatowych. Gmina Zalesie tym się właśnie charakteryzuje, że ruch samochodowy na naszych drogach gminnych oraz powiatowych nie jest aż tak duży, żeby po prostu nie można po nich było jeździć rowerami. Nie licząc krajówki. Nie licząc krajówki, tak oczywiście. No i tych głównych dróg powiatowych takich, które właśnie są połączone z drogą krajową. Malowidnicza Dolina Krzny, warta odwiedzenia? Bardzo, bardzo warta do odwiedzenia. A jeszcze zwłaszcza teraz, gdy powstała kładka pieszo-rowerowa na rzece Krznie w miejscowości Koczukówka, już jest właśnie na ukończeniu, są kończone drogi dojazdowe do tej kładki. Będzie tam bardzo ładna trasa, począwszy od Zalesia przez Chorbów, później przez tą kładkę do Koczukówki i przez Kijowiec, Kolonię Kijowiec, Dereczankę. Tam jest most przez rzekę Krznę do Dobrynia Dużego i tutaj będzie połączenie z Zalesiem, także bardzo, bardzo fajne miejsce na jazdę. Czy przewodniczący innych gmin, innych rad gmin, miast podpytywali już pana przewodniczącego gminy Zalesie, jak żeście zrealizowali ten pomysł i czy to jest warty pomysł tego, żeby zrealizować u nas? Powiem w ten sposób. Jest to bardzo miłe zaskoczenie i dla nas, myślę, że i dla gminy Zalesie, i dla Rady Gminy Zalesie, ponieważ jest to taki projekt nowatorski, ja myślę, że na skalę na pewno powiatu bialskiego, myślę, że i województwa lubelskiego, nawet nie wiem, czy jeżeli chodzi o inne województwa naszego kraju. Także myślę, że, ale oczywiście jest to zainteresowanie, są bardzo, bardzo miłe informacje z wielu znajomych z innych nawet powiatów, gmin, bo ponieważ mamy kontakt z takimi ludźmi i też właśnie były pytania, w jaki sposób my to robimy, jak to funkcjonuje. No i jest też miłe zaskoczenie, że jednak sponsorzy bardzo chętnie współpracują, chcieli wziąć udział w tym projekcie i po prostu nam bardzo ułatwili, że tak powiem, projekt finansowanie tego pomysłu.